jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. Proszę Państwa, i dziwny jest ten świat, nasz świat, nasz świat i nasze młode lata. I jak zawsze na urodziny Niemena, proszę Was, odstawcie rolatory i odstawcie wózki i nie mówcie, że nie możecie stać, bo jesteście starzy, bo Wam w krzyżu łupię. Nie łupię! Dzisiaj jest maraton Niemena i będziemy śpiewać i będziemy się poruszać w takt jego muzyki i protestować i będzie nas tutaj dużo, dużo więcej. Także nie narzekajcie, proszę. Spróbujcie sobie znaleźć jakiś ciepły kąt i cieszcie się, że mamy znowu maraton. I ja Was witam w Gdańskiej, a mikrofon oddaję specjalistom. Bardzo serdecznie witam wszystkich po raz czwarty już na imprezie poświęconej Czesławowi Niemenowi, wokaliście chyba i wy muzykowi największemu tutaj w dziejach i wspaniałemu. Były zloty fanów Czesława Niemena, tutaj były konkursy śpiewać Niemena, były urodziny Niemena i każdorazowo gościmy jakiegoś wybitnego muzyka. Albo dziennikarza muzycznego, był Marek Gaszyński, był Tomasz Jaśkiewicz, był Antymos Apostolis, był Jan Błędowski. A dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie witam tutaj wśród nas wybitnego, znakomitego muzyka Józefa Skrzeka, zespołu SDB. Wielkie brawa, witamy bardzo serdecznie. A ja chciałbym powitać i przedstawić Leonard Paszek. I Piotr Zgraja, Radio Aspekt. Moja sceniczna żona mikrofonowa, także ona tutaj zawsze się pojawia na scenie razem ze mną. Józef Skrzek, oddaję mikrofon. Cześć, dzień dobry. Właśnie, brawo Józef! Ja właśnie przyjechałem specjalnie na te urodziny, no bo byłem bardzo bliskim kolegą Czesława. Rzeczywiście w czasach nagraliśmy 4 płyty razem, 2 w Polsce, Marionetki i Rekwiem dla Van Gogha oraz dla CBS-u Strange is this World oraz Ode to Venus. To był wspaniały czas, nie da się ukryć. Właściwie cóż, można powiedzieć, że zacząłem zwiedzać wielki świat razem z Czesławem. Taki tam, prawda, synek z Michałkowic, potem poszedł nagle w takie duże, duże sceny. Między innymi świetny koncert tutaj przed Olimpiadą w Monachium. Koncert, który był we Frankfurcie nad Menem. Z Machowiśnią Orkiestra. Bardzo ważne wszystko. No nie da się ukryć, że taka, powiedziałbym, bardzo ważna uwertura, preludium
do jakiegoś wejścia w świat ten taki, no nazwałbym to wielki świat. Zresztą wtedy dostałem pierwszy raz w życiu paszport. Okazało się, że byłem też zablokowany z naczelnej liście. No i właściwie, gdyby nie pewne ułożenia, takie jakieś się czasami zdarzają, to byśmy na pewno grali długo i długo. No ale tak się ułożyło, że tamte lata, powiedzmy, wszyscy sami wiemy, jakie to były dziwne lata. Jak ten dziwny świat i z powodów różnych one były czasami bardzo niewdzięczne. No i nie da się ukryć, że nie mogliśmy z pewnymi sprawami sobie radzić tak jak trzeba. To znaczy, o, to jest już za długa opowieść. Trzeba by to może kiedyś zagrać, a zresztą ja wiem. Czasy się zmieniają, my też. Może później coś zagram o 7 czy tam wieczorem dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne. Dla nas to jest ogromna, ogromna radość, że tak wielki, tak wybitny muzyk jak Józef Skrzek jest tutaj dzisiaj z nami i jest dla nas tak, tak szalenie dostępny. Kochani, a ja dziękuję wszystkim, wszystkim tym, którzy tutaj przygotowali to wszystko, bo naprawdę bez ludzi, którzy swój bezinteresowny czas poświęcili na to, żeby ta impreza tutaj, kolejna impreza, nie tylko urodziny Niemena, ale i wiele innych imprez, które tutaj organizujemy, jakieś zaduszki rokowe i wiele, wiele jeszcze innych imprez. No, dzięki tym ludziom te imprezy tutaj żyją. Ta Polonia nadreńsko-westfalska może się tutaj spotykać. To jest Robert, Lucyna, Joasia, Ela i wiele, wiele jeszcze innych osób. Piotrek między innymi też czasami tutaj. Tak, czasami jestem, także to widać. Dobry nawet wieczór, dzisiaj też bez kasy występuje tutaj, nie? No. Kolejny nawet, raz bez kasy. Nawet wetmarki nie dostałem, także wszystko za swoje kupuję. Ale jest fajna sprawa, bo wszyscy ci, którzy chcą występować, albo którzy będą występować, powinni występować w kapeluszach. Dzisiejszego popołudnia muszę mój kapelusz przełożyć na tą stronę, bo jeżeli ona wejdzie na scenę, to ją będę musiał całować i się zdrzymy. Renata Moning. Witamy. Śpiewała z Maryną Rodowicz. Ja jeszcze przepraszam. Jeszcze tych kilka spraw organizacyjnych. Renata, zrywasz jeszcze chwilkę. Ale Leonard jest takim housemajstrem tutaj, w sumie można powiedzieć też. No tak już tutaj, tak już mi tutaj przypadło. Proszę Państwa, jeszcze są dwie bardzo ważne osoby, które tutaj twórczo, bardzo twórczo tutaj pomagają. Proszę Państwa, za każdym razem, nie wiem czy zauważyliście, ci, którzy są tutaj już po raz kolejny, za każdym razem Niemen jest inny. Niemen jest inny. Dzisiaj Niemen jest namalowany przez znakomitego malarza z Essen, Jurka Morawskiego. No prosimy tutaj na scenę, Jurek. Jeszcze kilka zdań, Jurek, jaki to jest Niemen, bo Czesław, który tutaj jest właścicielem... Czesław, który jest właścicielem Gdańskiej, tak patrzył na tego Niemena i mówił, że jest bardzo ciekawie skomponowany. Nie wiem, czym kierowałeś, malując tego właśnie Czesława Niemena? Dobry wieczór Państwu. To była ciężka sprawa, dlatego że Niemena wszyscy znamy i znamy jego wszystkie zdjęcia praktycznie. Wszystkie, a ich jest właściwie bardzo mało. Ja się kierowałem, żeby coś innego zrobić. No, może to nie było to, co ja zamierzałem, ale innego zdjęcia nie znalazłem i tak ten Niemen mnie zauroczył. A właściwie Niemen zauroczał mnie zawsze. Także to było jakieś takie aż troszeczkę podejście uczuciowe do osoby Niemena. Także i tak powstało, jak ja to czułem. Tyle tylko mogę na ten temat powiedzieć. Dzięki serdeczne. Jeszcze dwie uwagi. Proszę Państwa, dla prawdziwych fanów Czesława Niemena, ten tutaj Niemen wydrukowany przez firmę Nowa Werbe Technik będzie do wylicytowania. To jest na wspaniałym papierze, nie na papierze, to jest na...
na materiale. Jest to coś w rodzaju, jak to się nazywa, jak to można ująć? Nie fotokopia, no mniejsza z tym. No w każdym razie jest też do wylicytowania. Cena wywoławcza będzie 80 euro. I proszę Państwa, te pieniądze, które zostaną zapłacone za ten obraz, będą przekazane na kolonie dla dzieci niepełnosprawnych, podobnie jak w roku ubiegłym. Będzie też do wylicytowania obraz Niemena namalowanego przez Jurka Morawskiego. I proszę Państwa, jeszcze jedno wielkie podziękowanie. Firma Pepe Studio, foto, wideo studio, która od samego początku tutaj towarzyszy nam, filmuje dzięki nim na YouTube, na DVD możemy oglądać te wszystkie wspaniałe migawki z tych wspaniałych koncertów. I dzięki firmie Pepe Studio możemy wspominać, czasami nawet z łezką w oku, przynajmniej mówię po sobie, te wspaniałe chwile, które tutaj w Gdańskiej są przeżywane. Jeszcze raz wielkie dzięki dla tych wszystkich, których wymieniłem, dla tych wszystkich, których pominąłem, dla wykonawców, dla wspaniałej publiczności. Dzięki serdeczne. No właśnie, wszystkie nasze wyjścia antenowe z Leonardem są zablokowane. Nie wiem dlaczego, ale to chyba przez siebie, nie wiem. Także to teraz chyba już oficjalnie powinniśmy rozpocząć dzisiejszą imprezę urodziny Niemena. Jako pierwsza na naszej scenie Renata. Witamy Cię bardzo serdecznie, teraz już oficjalnie. I to miało być z tym kapeluszem w ten sposób. Myśmy już próbowali dzisiaj poza sceną. Teraz się udało, to nam nie wyjdzie. O, już. Renata występowała z Marylą Rodowicz, występowała z Rynkowskim, występowałaś z Chojnackim i występujesz sama. Najlepiej samemu? To trudne pytanie. Zawsze było fajnie po prostu śpiewać, móc śpiewać i mieć kontakt z muzyką. A z kim? To już wszystko jedno. Oddaję mikrofon, życzę wspaniałej zabawy. Uważam ten wspaniały dzień urodziny Niemena za otwarty. Spójrz, szczyty już w paszczy chmury, a na pożegnanie staw, czarny staw żegna nas wspomnieniami. Ty wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem, sznur wspomnij snur, będzie ci. Poproszę Beę Lińską. Bea występowała podczas ostatniego koncertu. Witamy Cię bardzo serdecznie. Bea zaprasza słuchaczy do świata uczuć i opowiada o drodze, która leży pomiędzy cieniem i światłem, dobrem i złem. Czy kobieta może być dobrem i złem w jednym, Bea? Tak. To czekamy na to dobro i zło. Bea Lińska. Dort nicht ein, das wäre wirklich verrückt. Bitte nimm mich mit, ich gebe mit einer Antwort zurück. Du kommst vom Land, wo der Schneesturm beginnt. Du kommst vom Land, wo ze mną tam. Zobaczysz, jak
zobaczysz, ja przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień. Ona przyjechała do nas z Wuppertalu i ona to właśnie ostatnio wygrała konkurs Śpiewać Niemena tutaj w Gdańskiej, Agnieszka Skowronek. Witam cię bardzo serdecznie i od razu na dzień dobry i dobry wieczór najważniejsze pytanie. Tutaj masz mikrofon, śmiało, nie bój się mikrofonu. Słucham. Co zrobiłaś z tą kasą, którą wygrałaś? A czy to ważne? No ważne. Ja wiem, że kobiety kupują buciki, tak? Kupiłaś sobie buciki? Co nie, jeszcze? Nie, no nie kupiłam. Na buty nie wydaję. A na co wydajesz pieniądze? Na inne rzeczy, które są bardzo potrzebne. Dzisiejszego wieczoru, no, w sumie tutaj jest ciemno, ale na dworze jeszcze jest jasno. Dzisiaj zaśpiewasz w duecie razem z... Oj, chyba mikrofon wyłączyłaś. Ale... To jest techniczny mikrofon, to tak inaczej troszeczkę. Dać kobiecie zabawkę od razu. No właśnie. Dziś zaśpiewam jedną piosenkę z moim przyjacielem, Adamem Powalą. Adam też występował podczas konkursu Śpiewać Niemena, ale niestety nie udało się zebrać tej gotówki, którą wygrała Agnieszka. Podzieliła się w ogóle z tobą? Nie. Dziś ten świat, gdzie jeszcze mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten Kochani, a teraz na pewno wszyscy zauważyli już te wspaniałe fotografie. Proszę Państwa, uwaga, to nie są fotografie Roberta Widery. Nie, nie, to nie są. No, ale szkoda, bo dobre, nie? To są, proszę Państwa, fotografie Jerzego Stemplewskiego. Proszę tutaj, Jurek. Ja, proszę Państwa, w tej chwili uroczyście otwieram wystawę fotografii znakomitego fotografa. Od ilu lat już fotografujesz? 46 lat już fotografuję, proszę Państwa, Opole. Fotografuję Festiwal Opolski. Już niejedną gwiazdę w Opolu sfotografował. W zasadzie no, jesteś jednym z głównych fotografików Opola.
o takim stażu, to bo wiadomo, że Opole ma szczęście do fotografów. No natomiast o takim stażu to zostało tylko kilku, prawda? Czym jest dla ciebie, czy dalej to, bo tutaj, proszę Państwa, to jest niesamowite właśnie, to jest niesamowite. Człowiek fotografuje zawodowo 46 lat i widać dalej w nim tą pasję, nie? Dalej w nim tą pasję, cały czas lata i w zasadzie jest tym nieodłącznym aparatem i robi tysiące. Czy ty w ogóle możesz powiedzieć, ile do tej pory zrobiłeś zdjęć? No, zwłaszcza, że gro zdjęć mam jeszcze na negatywach. W tej chwili przenoszę to na postać cyfrową. Jest to rzeczywiście przedsięwzięcie dosyć poważne. Sądzę, że zajmie mi to ładnych parę lat, zanim zdołam te wszystkie negatywy przekopiować na postać cyfrową. Prawda? Czy milion będzie zdjęć w ciągu tych 40, ale 100 tysięcy? Ale proszę Państwa, 46 lat cały czas z nieodłącznym aparatem. Jerzy Stemplewski, zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Ta wystawa potrwa tutaj, ta wystawa będzie tutaj zawieszona do mniej więcej 10-12 lutego. Opole w obiektywie Jerzego Stemplewskiego. Jerzy Stemplewski fotografuje nie tylko Opole, ale całą Opolszczyznę, między innymi takie piękne miejsca. Proszę Państwa, kto zna w województwie opolskim taki piękny zamek, pałac o 99 wieżyczkach. Kto odpowie, 99 wież ma ten pałac, to otrzyma płytę DVD z ubiegłego roku z konkursu Śpiewać Niemena. Jaki to jest pałac, jaki to jest zamek? 99 wieżyczek ma. Jest ktoś, kto wie? Ręka do góry. No, ktoś tam wie? No nie, no w województwie opolskim. Pałac, przepiękny pałac. Nie. Proszę Państwa, czy ktoś wie? Czy tam ktoś z tyłu, czy ktoś wie, o który pałac mi chodzi? Ty już masz tą nagrodę. Czy ktoś wie? Nie. A ty, może ty wiesz? Bo to niedaleko ciebie jest. To jest niedaleko, no właśnie. No ja oczywiście, że wiem. Niedaleko Kędzierzyna, niedaleko Gogolina, gdzie Karolinka. Najważniejsze jest to, że Arka Noego wylądowała na Górze Świętej Anny. To jest punkt pierwszy. Później, jeżeli chodzi o te 99 wieżyczek, to trzeba pojechać do Krapkowic. Z Krapkowic taką wąską drogą w stronę gór. O, brawo, kto to powiedział? Brawo, Moszna. To chodzi o Pałac Mosznej, brawo. Brawo dla Róży. Z Moszną wiąże się też taka mała historia, że w tym domu straszy. Tak. W jednym z okien wieży jest umieszczony kościotrup. Oczywiście jest to z tworzywa sztucznego zrobiony, ale widać go dobrze, także warto zwiedzając ten zamek zwrócić uwagę i przypatrzeć się dokładnie wieży, żeby go... I teraz nasuwa się jedno bardzo ważne pytanie. Skąd Róża wiedziała, że można? Proszę Państwa, jeszcze kończąc to uroczyste otwarcie wystawy zdjęć Jerzego Stemplewskiego, proszę Państwa, życzę Państwu, życzę sobie, żebyśmy przynajmniej 30-40 lat tak kochali swoje rodzinne strony, jak właśnie Jurek Stemplewski kocha Opolszczyznę i z taką pasją robili to, co robimy, jak właśnie Jurek od 46 lat fotografuje. Tego Państwu, tego sobie naprawdę życzę. Te zdjęcia to jest niewielki tylko wycinek z jego twórczości. Tam jako pierwsze zdjęcie, to jest zdjęcie pomnika Czesława Niemena, bo w Opolu na Wzgórzu Uniwersyteckim jest jeden z nielicznych pomników Czesława Niemena. Także bardzo serdecznie dziękujemy Jerzemu Stemplewskiemu za to, że przyjechał do nas prosto z Opola, żeby zaprezentować swoją ukochaną Opolszczyznę i Opole, miasto Niemena. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. No, Leonard, trzeba było na scenę zaprosić osobę, która w sumie bardzo często jest naszym gościem tutaj. Dzisiaj troszeczkę wolniej to będzie. Z jednej strony można by było powiedzieć, że Litka z Czterech Pancernych albo z Abby.
Słucham? Nie słuchała mnie. Z czterech pancernych albo z Abby. Moje imię zawdzięczam czterem pancernym. A jednak. Znamy ją z występów właśnie tutaj w restauracji Gdańska. Ja myślę, że dużo nie trzeba będzie mówić. Wspaniały głos, charyzma, no i ta optyka dla nas, panowie. Witamy cię bardzo serdecznie. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta baju, wiosnami. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat proszę Państwa, tutaj jest, jeżeli mowa o niepełnosprawnych, tutaj jest obraz namalowany przez Jurka Morawskiego. To jest Krzysztof Niemen, namalowany przez Jurka Morawskiego. Jurek Morawski jest proszony na scenę. Wspaniały malarz z Essen. Proszę Państwa, cztery razy już, po raz czwarty organizujemy tutaj to spotkanie wokół twórczości Krzysztofa Niemena. Za każdym razem, wow, za każdym razem Niemen jest namalowany przez kogo innego, przez innego artystę o polskich korzeniach, mieszkającego tutaj w Nadrenii Westfalii. Proszę Państwa, i jako że już od jakiegoś czasu te nasze imprezy też chcemy, aby wspierały turnusy dla niepełnosprawnych, na które ja jeżdżę też już od 26 lat, te turnusy są organizowane w Głogowie. Jurek Morawski namalował Niemena i przeznaczył go dla niepełnosprawnych. To znaczy będzie on w tej chwili licytowany. Jego cena wywoławcza to 70 euro. 70 euro za ten obraz. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby go kupić za 70 euro, nie trzeba oczywiście teraz zapłacić, bo czasami ktoś by chciał, a nie miał akurat pieniędzy przy sobie, można to zadeklarować, ale czy ktoś jest chętny na ten obraz za 70 euro? Te 70 euro wesprze turnusy dla niepełnosprawnych, które są organizowane w Głogowie od już wielu, wielu lat. 70 euro za ten obraz. Jest pierwszy raz. Oczywiście to jest licytacja. Następny? 70 euro. Kto da więcej? 75. Janeczka, kto daje więcej? 80. 80. Proszę Państwa, 80 euro.
85, Dante, Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie. Jeszcze o nich będzie mowa tutaj. 85 euro, które wesprze turnusy dla niepełnosprawnych w Głogowie. 90 euro. 100 euro, proszę Państwa. 100 euro na wspaniały cel. Kolonie dla niepełnosprawnych. 105. 105. 110. 115 euro za obraz Jurka Murawskiego, malarza, wspaniałego malarza z Essen. 130 euro. Węglem. Jest malowane węglem. 130 euro na dzieci niepełnosprawne, proszę Państwa, za obraz Jurka Murawskiego. 130 euro. 140 euro, proszę Państwa. 140 euro po raz pierwszy. 150 euro. Basia Orłowska, poetka z Hagen. Proszę Państwa, 150 euro po raz pierwszy. 160 euro. Klub Gmina Polska Piast. 170, proszę Państwa, na dzieci niepełnosprawne. Brawa dla Basi Orłowskiej z poetki z Hagen. 170 euro, proszę Państwa. Po raz pierwszy. 175 euro. Bractwo Motocyklistów Polskich na Obczyźnie. 180, proszę Państwa. Za 180 euro to mogą... Proszę Państwa, za 180 euro to są już wspaniałe wakacje, wspaniały turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, dla dwóch osób niepełnosprawnych. 190 euro, proszę Państwa. 190 euro, proszę Państwa. No, Jurek, powiedz mi, czy jesteś zadowolony teraz? Bo myśmy tak, no... 195, bo myśmy tak z Jurkiem się zastanawiali, czy ten obraz dać na licytację i czy uda się go, no ale Jurek, ja jestem zaskoczony. Wiesz, może uda nam się na trzecie dziecko uzbierać. Może uda nam się na trzecie. Proszę Państwa, 200 euro. 210. Proszę Państwa, jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem. Naprawdę rewelacja. 215 euro, proszę Państwa, 215 euro po raz pierwszy. 215 euro po raz drugi. 215 euro po raz trzeci. Basia Orłowska, brawo! Proszę Państwa, 215 euro. Proszę Państwa, jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem. Basia Orłowska, poetka, wspaniała poetka z Hagen. Przepraszam, z Krefeld. Z Krefeld została właścicielką tego wspaniałego... wspaniałego Niemena, a przez to przyczyniła się do tego, że dwoje dzieci niepełnosprawnych, które mamy tutaj pod, jakby pod opieką, Nikola i Mateusz z Zabrza, wyjadą na dwa tygodnie na kolonie dla niepełnosprawnych. A trudno zrobić. Dzięki serdeczne! I warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał w okolicach Frankfurtu, Wiesbaden. Jest to grupa numer jeden, która jest praktycznie wszędzie zapraszana na wszystkie imprezy. Dlaczego? Nie wiem. Nie... Okej, też nie wiedzą. Robią dobrą muzykę, grają inaczej. Dużo soul, funky. I myślę, że dzisiejszego wieczoru będą takim dziwnym, albo może nie dziwnym, takim innym akcentem i aspektem wieczoru urodzinowego Czesława Niemena. Zespół Emit Group. Jednego serca tak mało, tak mało.
Jednego serca trzeba mi. Na siebie jestem zły, telefon szerzy klub. Zadzwonić boję się, popłyną znowu łzy. Nie chcę cię zostać sam, chętnie ci siebie dam. Ty o tym nie wiesz, że ten sok dla ciebie gram. Dla ciebie gram. Dziś wieczorem siedząc w domu, tak ci chcę, my wspomnę. Wyjadę w podróż, daleką podróż. Wyjadę w podróż, nie będzie mnie. Zostawię ciebie szafem. Potrafi. 105 euro, proszę Państwa. Ile? 110. Ile dalej? 120, proszę Państwa. Za Niemena 120. No, proszę mnie bardzo. 130. 135. 140, no bo ten facet zmywa jest i do tego. Śmieci, także. Rady boskie, bierzemy go. Bractwo motocyklistów, 145 euro. Po raz 150. 150 euro, ale... 155. Ile? 160? 180, 180. Ile? 180? 165 jest. 170, bractwo motocyklistów. Proszę Państwa, na szybko jeszcze. 180 euro po raz pierwszy. 190, daję 190? 200, tam jest... Basia daje 200, słuchajcie. 215 euro. 218 euro. Proszę Państwa, 218 euro. I już nie szalejemy. 220 euro. Brawa dla... 225 euro po raz pierwszy, 225 euro po raz drugi i 225 euro po raz trzeci. Brawo! Kochani, 220, chodźcie tutaj, prosimy. Słuchajcie, to jest wspaniałe, dzięki Nowa Werbe Technik, dzięki Klub Gmina Polska Piast, Andrzej Trukowski. Kochani, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, bo jedziemy dalej z programem. Czy zespół jest gotowy? Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Kochani, wielkie brawa dla Państwa z... Wy jesteście z Hagen, nie? Z Hagen jesteście, nie? Dzięki serdeczne. Wy jesteście z Hagen, nie? Z Hilden. Też wielkie dzięki, proszę Państwa, dla Basi i tutaj dla Państwa Gurarczyk z Hilden. Dzięki serdeczne. Dobry wieczór Państwu. Witam Was wszystkich tutaj w Gdańskiej. Wyłączyłeś się. Herzlich willkommen hier. Also dieser Wind, großartiger Wind von... richtig neue Leute. To ja Cię zostawiam i idę sobie. Ganz neue Gesichter hier bei Gdańska. Całkiem nowe twarze w Gdańsku. Blackbone Company. Zespół, który istnieje dokładnie 4 tygodnie. Kilka wspólnych prób. Jakieś tam małe jam session. I tak to zafunkcjonowało. Tak to zagotowało się, jak to mówią ludzie w kręgu muzycznym. Tak to zawrzało, że postanowiliśmy po prostu razem współpracować i tworzyć. I, ja oczywiście jestem z tej grupy ludzi drugi co najstarszy. Nie będę wymieniał najstarszego, bo wygląda młodziej niż ja. A...
przed ścianą dźwięku stoją kusi. Gitarzysta, który jest z nami od początku. Kto wie? Kto to będzie? Państwo go zapowiadacie. Kto? E-L-O, czyli Elo Badura. Ogromne brawa dla wspaniałego gitarzysty. Jednego z najlepszych w Niemczech, jednego z najlepszych w Polsce. Elo Badura, który jest z nami od samego początku.
stracony. Wspaniały, wielki artysta, multiinstrumentalista, jeden z najwybitniejszych muzyków polskich i nie tylko. Józef Skrzek. Dla tego człowieka naprawdę wielki, wielki szacunek. Czesław, czym jest dla ciebie zlot fanów? Bo nie pytam, kim jest dla ciebie Czesław Niemen, bo wiem, że bardzo, bardzo, kimś bardzo ważnym, ale czym jest dla ciebie ten zlot fanów Czesława Niemena, te urodziny Czesława Niemena, nie żyjącego już od 7 lat, tutaj w Oberhausen, w tej twojej restauracji, kultowej restauracji Gdańska w Oberhausen? Nie chciałbym zbyt wielkich słów używać, ale
tak od serca. Jest niewątpliwie wydarzenie życiowe dla mnie. Z tym, że trzeba tu zaznaczyć, że to jest wydarzenie, które ma dwojaki aspekt, mianowicie duchowy i taki zwykły, normalny, jak my tu na emigracji żyjemy. Duchowy, że w jakiś sposób przypomina historię naszego życia, twoją historię, moją historię sprzed kilkudziesięciu lat. On też robił pewne rzeczy, które nie były mile widziane albo nieakceptowane wręcz przez społeczeństwo, przez świat artystyczny. I my obydwaj też robimy pewne rzeczy. Mówię do ciebie jak do przyjaciela Leonard. Robimy fajne rzeczy, które 5-6 lat temu właściwie były tylko marzeniami, a dzisiaj staje się to jakimś światem realnym. I to jest właśnie Niemen. Ten, który dał iskrę do realizacji marzeń. Marzeń, które się realizują. Ale ten Niemen to jest tylko pretekst do tego, żeby się spotykać, żeby się bawić, żeby się integrować, bo to, że tutaj występuje tylu wspaniałych wykonawców i to są wszystko wykonawcy, którzy mieszkają tutaj w Niemczech, śpiewają w języku polskim, przyjeżdżają artyści, przyjeżdżają plastycy, którzy malują Niemena, przyjeżdża publiczność, która chce się w jakiś sposób integrować. No i przede wszystkim też ludzie, którzy wokół tej idei jakoś tworzą tutaj taki bardzo ciepły klimat. Nie wiem, czy ty też odczuwasz tak, że ten Niemen to jest tylko pretekstem do jakiejś takiej wzajemnej, takiej naszej polonijnej tutaj integracji, bo to jest... Niewątpliwie to jest był pretekst, ale ten pretekst okazał się takim trafieniem w sedno sprawy. Mnie się wydaje, że jakbyśmy jako pretekst wybrali, nie chcę nazywać tego artystę imieniem i nazwiskiem, nie wiem, czy tak by się to udało. Mi się wydaje, że Niemen jest tym właśnie takim wielostronnym, wielopłaszczyznowym. To jest eklektyk, który w sztuce powiązał 2, 3, a nawet kilkadziesiąt elementów razem. I to skrajnych. Filozofię, poezję, rock, jazz troszeczkę. Kto to łączy? To rzadko kiedy łączy artysta w tej klasy, tej wielkiej klasy jak Niemen, no to właśnie był Niemen. I to mnie się wydaje, że Niemen połączył nas wszystkich. Inny artysta, powtarzam to po raz drugi, nie wiem, czy by tak połączył. Było coś w nas wszystkich, jakaś chęć integracji, chęć akceptowania tego, co robimy, ale każdy z osobna, a Niemen połączył. On zarzucił sieć na nas. Nie żyjąc, zarzucił sieć, która nas łączy. Ja bym tak to nazwał. To jest taka pajęczyna. A czy dla ciebie ten świat dalej jest dziwny po iluś tam, latach? Polacy są dziwni, ale to jest piękne, że nam się udało ich w jakiś sposób ściągnąć tutaj i to, żeby nie używać znowu wielkich słów, jest to kwiat emigracji polskiej tutaj. Kwiat bez komentarza, tego negatywnego i pozytywnego. Z tych ludzi można czerpać ogrom wiedzy, cierpliwości, cech charakteru. Z nimi można rozmawiać do późnych godzin rannych. To nie kończy się tylko na wódce albo na jakimś piwie. To się kończy na filozofii, na tym, co polskie. My tu Polskę mamy, nie musimy jeździć 1000 kilometrów dalej, gdzieś tam na wschód. My tu mamy, my tu stworzyliśmy Polskę. Ja się wzruszyłem tym, dlatego że ja o to walczyłem 10 lat. I z tobą mi się udało, Leon. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Krzesiu Gołębiewski, Restauracja Gdańska. Kochani, wspaniały zespół Nomedia, zespół, który powstał już 2 lata temu tutaj. Powstał zupełnie przypadkiem. Była impreza, wierszobranie, promocja poetów polskojęzycznych mieszkających w Niemczech. Rozmowa z Krzysiem, z Januszem zresztą. I pytanie, czy coś by zagrali, czy może skrzyknęli. Zagrali parę kawałków. Powiedzieli, pomyślą, później zdecydowali, gramy i tak najpierw był Krzysztof, potem Janusz, a potem dołączała cała reszta. Czym jest dla was w tej chwili Nomedia po tych 2 latach działalności? Znaczy 2 lata to troszeczkę przesadzone, bo właściwie to zaczęliśmy w zeszłym roku w styczniu z Januszem w duecie, potem pojawiła się Kasia i Bernard, tu już był kwartet, a w sumie to był chyba sierpień tamtego roku, gdzie doszedł Robert z basem i Ania na skrzypcach. Także mamy w tej chwili sextet. A czym jest Nomedia? Na pewno jest to jakieś spełnienie po prostu swoich marzeń. Próba wyrwania się z tego świata pracy i wiesz, z tej obowiązkowości, która istnieje wszędzie w sumie i tak, piękne bo, chwile po prostu. Bo Nomedia gra bardzo specyficzną muzykę, gra bardzo trudną w sumie muzykę, ale to jest warte zaznaczenia na konkursie Śpiewać Niemena. Zdobyliście nie nagrodę jury, pomimo tego, że jury ocenia bardzo ambitnie. Zdobyliście nagrodę publiczności z tak trudną muzyką. Nie? Czy to było dla was zaskoczenie?
zaskoczenie? Nie, ja myślę, że robimy muzykę, która dotyka ludzi. Może jest to trudna muzyka, ale muzyka dotykająca. Wkładamy dużo serca, jest nas bardzo dużo i myślę, że to było taki plus mały. A jakie są dalsze plany zespołu? No to znaczy, chcielibyśmy teraz nagrać w studio taki materiał, jedną piosenkę, z której może chcielibyśmy nagrać, powiem, jakiś teledysk, coś w tym stylu. Potem są plany robienia muzyki, więcej swojego materiału po prostu, bo tutaj jest Niemen, z którego zresztą zawsze z chęcią gramy, chcemy grać, będziemy grali. No ale też swojego materiału chcielibyśmy też trochę zrobić i tutaj właśnie nad tym się zastanawiamy, nad tym teraz zaczniemy w przyszłości pracować. A tak w ogóle, bo co wy robicie na co dzień? Pracujemy, a muzyka to jest takie nasze hobby, w które inwestujemy dużo czasu i które robimy z przyjemnością. Akurat mamy tak w zespole, że dużo z nas jest pracuje dla służby zdrowia, w służbie zdrowia, bo ja jestem pielęgniarzem, Bernard jest pielęgniarzem, Kasia akurat studiuje medycynę, Robert wprawdzie nie pracuje w szpitalu, ani nie studiował medycyny, ale pisze programy dla szpitali, jest programistą, także wiesz. A nasza Ania skrzypaczka jest panią neurolog. No tak przypadkiem się... Widać, że medycyna, którzy pracują w medycynie, potrzebują jakiegoś właśnie, wiesz, wyrwania się z tego codziennego życia, pracy, gdzie mogą właśnie wejść w taki świat jakichś innych marzeń i... Czyli na koncerty Nomedi naprawdę nie ma obawy. Można chodzić spokojnie, w razie czego, jeżeli ktoś dostanie zawału czy jakiegoś porażenia, no to... To będzie bolał Kasia. Tak. Bernard. Kasia. Robert. Krzysiek. No media. Dzięki serdeczne. Jeszcze Janusza brakuje. Brakuje Janusza, ale on dojdzie też. I Ani. I Ani oczywiście, tak. Dzięki. Lidia Bednarz, Abba, Niemen i wiele innych projektów. Jak zaczęła się twoja przygoda z piosenką? Moja przygoda z piosenką zaczęła się przypadkowo i bardzo tak prozaicznie, dlatego że w wieku 15 lat, jak miałam 15 lat, moja siostra wychodziła za mąż i postanowiłam jej zrobić niespodziankę na jej ślub i na jej wesele i zaśpiewać wtedy po raz pierwszy przed publicznością. Wprawdzie to była w większości rodzina, ale mimo wszystko i tak to się zaczęło w wieku 15 lat. Zupełnie. I co wtedy śpiewałaś? Ojejku, na pewno śpiewałam Ładne oczy masz, to pamiętam. Dużo innych piosenek, około godziny, pamiętam, że godzinny repertuar przygotowałam, ale ta jedna piosenka mi została w pamięci. Śpiewa w zespole, który gra covery Abby. Wykonujecie je perfekcyjnie. Jak zaczęła się przygoda z Abbą? Jak powstała Abba Revive? Nasz zespół powstał również z przypadku. Najpierw graliśmy, występowaliśmy jako zespół coverowy, zupełnie taki zwyczajny, prosty zespół coverowy, grając muzykę disco lat 70., 80. Na swojej drodze spotkaliśmy menadżera, który zainteresował się nami jako muzykami i odkrył w nas potencjał i zaproponował, słuchajcie, może jednak Abba. Powiedzieliśmy wszyscy, okej, nie ma sprawy, dlaczego nie? On zaproponował nam, że będzie zajmował się managementem i załatwiał nam koncerty. Wszyscy spontanicznie od razu powiedzieliśmy tak, później się okazało, że to było strasznie dużo pracy, dlatego że muzyka Abby jest wbrew pozorom bardzo, bardzo głęboka i skomplikowana i żeby wszystko usłyszeć, całą harmonię i wszystkie głosy, całe instrumentarium, to było dużo, dużo pracy, ale również dużo radości. No a teraz Niemen. Tak. Jak to było z Niemenem? Niemena śpiewam też już od dosyć dawna. To były też jedne z pierwszych piosenek, które wtedy uczyłam się. Jaka była pierwsza piosenka? Jeśli chodzi o Niemena, Dziwny jest ten świat. Tak, tak. Czyli zaczęłaś bardzo ambitnie. Tak. A muzyka, ile miejsca zajmuje w twoim życiu? Czy to jest, czy zajmuje ci całe życie muzyka, czy to jest coś dodatkowego poza pracą? Muzyka jest
bardzo, bardzo ważna w moim życiu. Bez muzyki nie potrafiłabym funkcjonować. Muzyka zatrzymała mnie tutaj w Niemczech, dlatego że tutaj odkryłam dla siebie dużo większe możliwości na polu muzycznym niż miałabym to w Polsce, moim zdaniem. Bez znajomości, bez kontaktów. Natomiast tutaj dzięki wspaniałym przypadkom trafiłam na ludzi, z którymi koncertuję regularnie i bez tego nie mogłabym żyć. Próbowałam na samym początku, jak przyjechałam do Niemiec 7 lat temu, powiedziałam sobie, okej, masz dyplom w kieszeni, poszukaj normalnej pracy i teraz już normalne, zwyczajne życie, bez jakichś tam fanaberii typu muzyka i śpiewanie. Wytrzymałam jeden miesiąc, przez przypadek trafiłam na imprezę karaoke, zaśpiewałam jedną piosenkę i zeszłam ze sceny ze łzami w oczach. I wtedy stwierdziłam, okej, nie da rady. Lilia też prowadzi działalność pedagogiczną, jest nauczycielką Liliany Wolf, którą pamiętamy tutaj z występów Oberhausen w Gdańsku. Lilianę Wolf dzięki właśnie wspaniałemu prowadzeniu przez Lidię zdobyła tutaj taką specjalną nagrodę samego życia. No to jest takie bardzo, bardzo ważne wyróżnienie. No Liliana, co sądzisz o Lilianie? Czy przed Lilianą wielka kariera? Ciężko powiedzieć, dlatego że Liliana jest jeszcze bardzo, bardzo młoda, ma 14 lat. Zobaczymy, w tym wieku dopiero się zaczyna wszystko kształtować, pomysły na życie. Ona bardzo chce, a to już jest połowa sukcesu. Talent niezaprzeczalnie wielki, ale jeszcze długa, długa praca i długa droga przed nią, także miejmy nadzieję, ja trzymam kciuki, staram się ze swojej strony pomagać jej jak tylko potrafię. Dzięki serdeczne, Lidia Bednarz. Proszę Państwa, Jerzy Stemplewski, jego nieodłączny atrybut od 46 lat, aparat fotograficzny. Aparaty się zmieniają, zapał i miłość Jurka do fotografii pozostała taka jest, jaka jest. Czym jest dla Ciebie fotografowanie? Pasją, tak jak to trafnie oceniłeś właśnie podczas pobytu na scenie. I z pasją to jest tak we wszystkim. Pasjonaci, czymkolwiek by się nie zajmowali, jeżeli są pasjonatami, jest szansa, że rzeczywiście mogą osiągnąć wtedy jakieś sukcesy. Bez pasji jest to wiele trudniejsze. A czy opolszczyzna, którą tak fotografuję z takim uporem maniaka, jest jakimś szczególnym takim... Czym jest dla Ciebie Opolszczyzna? Miejscem zamieszkania bardzo długim. Mieszkam w Opolu od 1953 roku i już czuję to jako mój teren, prawda? Czuję się rzeczywiście takim przez tyle lat zintegrowany, prawda, z tą Opolszczyzną, a jeszcze przez tą pracę związaną z fotografią, jako fotoreporter, wykonując różne zlecenia, w zasadzie mogę powiedzieć, że nie ma miejscowości, w której bym nie był. Jeżeli chodzi o Opolszczyznę, szczególnie w sytuacji, kiedy Kuria Opolska zleciła mi wykonanie zdjęć wszystkich kościołów, więc musiałem do każdej miejscowości, gdzie jest kościół parafialny, dojechać i to sfotografować. Także zajęło mi to 6 miesięcy, bo tych kościołów mamy 400. A czy ty masz takie wśród całej swojej kariery takie szczególne jakieś zdjęcie, które sobie cenisz jakoś tak szczególnie? To znaczy, do jednego bym się nie odniósł. Jest takich zdjęć więcej. Zależy jeszcze w dziedzinie. Mam kilka zdjęć sportowych, do których rzeczywiście mam ten sentyment. Mam też wiele zdjęć portretowych. Portret jest to taki też takim jednym z koników tej fotografii. Jest to trudna dziedzina, ale czuję się w niej dobrze i wiem, że ludzie, których fotografowałem, są zadowoleni, to wiem od nich samych, że na przykład mam w zbiorze swoich zdjęć zdjęcia wszystkich wojewodów, marszałków, specjalnie na ich zamówienie robione. Jak zrobiłem pierwszego, przyszedł następny, zobaczył te zdjęcia, to już nie szukał kogoś innego, tylko zamówił je u mnie. I to sobie cenię też właśnie ten fakt. Jerzy Stemplewski jest też takim nadwornym fotografem Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich, które razem reprezentujemy. Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich gromadzi, zbiera różne materiały, książki, dokumenty prasowe, wycinki, ulotki dotyczące życia Polonii w Niemczech. Jerzy Stemplewski i jego... W tej chwili jest to kanon. Od ilu lat fotografujesz kanonem?
No, muszę powiedzieć, pierwszego Canona kupiłem pod koniec lat 70. Był to model A1. Dla mnie był to problem z kupnem tego aparatu, bo on kosztował tyle, co nowy maluch wtedy w Polsce. Także to był wysiłek dla mnie finansowy duży, bo wiadomo, ile się zarabiało. Trudno było właśnie w związku z tym, o czym się zadłużyłem się w gronie rodziny, znajomych, ale kupiłem ten aparat, nie żałuję. Spłacił się z czasem, prawda? Pracowałem na nim dokładnie 18 lat i sprzedałem jeszcze sprawnego. Dzięki serdeczne. Jerzy Stemplewski. Marcin Budziński, jak to w zasadzie z tobą jest? Marcin Budziński i przyjaciele, czy Emit? Znaczy obecnie gramy już ze sobą, zróbmy w ten sposób, zacznijmy od tyłu. Gramy naprawdę już kilka lat ze sobą i do tej było Marcin Budziński i przyjaciele, bo mam różne projekty z różnymi ludźmi prowadzę, ale ostatnia nasza przyjaźń muzyczna, można powiedzieć, bardzo się zwężyła, zawężyła i gramy wspólnie razem. Postanowiliśmy przejść na starą nazwę zespołu, czyli Emit, i w ten sposób będziemy to powolutku promować. A co to znaczy Emit? Emit to jest inaczej time, od tyłu, jeżeli odwrócimy, także czas, to jest nasz piękny, piękny czas. Co robicie na co dzień? Czy wy gracie zawodowo? Czy to w ogóle z takiego grania można w tej chwili żyć? Czy to gracie zawodowo? To znaczy w gruncie rzeczy zróbmy to tak, dla nas jest to takie profesjonalne hobby. Zajmujemy się tym na co dzień, można powiedzieć, każdy z nas ma swoje projekty. Krzysiu uczy w szkole na przykład. Marian gra, udziela się jako gitarzysta jeszcze z Kasią w innych zespołach. Ja prowadzę swoje studio na przykład i inne rzeczy, także każdy coś tam powolutku sobie robi. Czy z tego żyjemy? Niekoniecznie, mamy taką wolną głowę. Każdy jeszcze jest zawodowo, że tak można powiedzieć, związany ze swoją pracą, a to robimy z boku. Profesjonalne hobby, tak bym to nazwał. Czy z tego można żyć? Nie wiem, zapytajmy się innych artystów. Ja się Mercedesa jeszcze nie dorobiłem. Następnym razem otworzę taką klapkę z futerału i napiszę kartkę, że zbieram na nowego. Nie wiem, jaka to jest? L-klasę czy teraz coś takiego? Kim jest dla ciebie Czesław Niemen i czy ten świat też dla ciebie jest jeszcze dziwny? Świat jest bardzo dziwny. Niemen, historia, muzyka, wszystko można powiedzieć. Kiedy ja na stojąco pod szafę jeszcze wchodziłem, on już stał na deskach, śpiewał i grał. Nic dodać, nic ująć. Niemen jest po prostu Niemen. Tego nie da się opisać, to trzeba przeżyć, trzeba to czuć. Tak można określić Niemena. Dla mnie Niemen jest jednym z największych polskich artystów osobiście i wielki pokłon w jego kierunku. Marcin Budziński i przyjaciele, zespół Emit, czyli zespół Emit, zdobyli podczas konkursu Śpiewać Niemen na drugie miejsce specjalną nagrodę i dlatego też są tutaj. Myślę, że będą jeszcze w Oberhausen gościć nie jeden raz. Marcin Budziński, dzięki. Dzięki serdecznie, pozdrawiamy. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Renata Mornik, witam cię serdecznie. Przyjechała do nas z Berlina, znakomita wokalistka jazzowa, jazzuje w Berlinie i w okolicy, nie tylko. W ubiegłym roku w konkursie Śpiewać Niemena zdobyła drugie miejsce i dlatego przyjechała tutaj też i dalej śpiewa Niemena. Niemen był ci szczególnie bliski, nie jest to jakaś anonimowa dla ciebie postać. Tak, miałam to wielkie szczęście poznać pana Czesława Niemena osobiście. To był wielki zbieg okoliczności, zupełnie nieplanowane. Poszłam z moją przyjaciółką na zakupy i zobaczyłam z daleka oczywiście przepięknego pana Czesława Niemena. Nie sposób go nie zauważyć pośród miliona tłumów. Tak jak właśnie znamy go ze zdjęć, z pięknych plakatów, tak naprawdę wyglądał w pięknym kapeluszu. Po czym reakcja mojej przyjaciółki była: gdzie, Czesiu, rzuciliście sobie w ramiona. Okazało się, że są bardzo dobrymi znajomymi. Byłam w wielkim szoku i zaskoczeniu. Po czym przedstawiła mnie moja przyjaciółka, mówi: a to jest moja Renia. Pan Czesław podał mi rękę, ukłonił się, przedstawił się. Jestem Czesław, bardzo mi miło. No możecie sobie Państwo wyobrazić, co to znaczy dla tak młodej osoby, stojąca legenda przede mną. Po pierwsze zobaczyć go na żywo, po drugie tak wielka skromność, naturalność tego człowieka i to, że naprawdę mogłam go poznać osobiście, to wielki dar. Nigdy tego nie zapomnę. W jaki sposób to zrobił? Niesamowite.
A czym jest dla Ciebie zaśpiewać tutaj bardzo brawurowo, wspaniale, publiczność biła oklaski w trakcie Dziwny Jestem Świat. Czym było dla Ciebie zaśpiewanie właśnie Dziwnego Świata? Czy identyfikujesz się z tymi słowami, bo tekst jest szczególnie Ci bliski też? Zdecydowanie. Dorastałam z kasetą wtedy, bo jeszcze nie było płyt Czesława Niemena. Słuchałam go codziennie, wychodziłam na deszcz, śpiewałam razem z nim te piosenki, z każdym jego tekstem identyfikuję się wewnętrznie. A piosenka Dziwny jest ten świat jest szczególną piosenką, jest mi również bardzo bliską. Bałam się śpiewać tej piosenki, dlatego że to wielkie wyzwanie. Nie zaśpiewa tak cudownie tej piosenki. Po prostu za każdym razem jest pewna kopia, próba wyrażania siebie, może dotknięcia właśnie tych emocji pana Czesława Niemena, ale to jest zawsze próba i bardzo się cieszę, że zostało to mile przyjęte. No, przyjęte było naprawdę, naprawdę fantastycznie. A jakie są Twoje dalsze plany osobiste, Twoje dalsze plany muzyczne? Pracuję teraz ze zespołem, przygotowujemy piosenki Stevie Wondera, także będę śpiewała solowo, nadal solowo. Polskie piosenki, pojawią się też teksty po angielsku i mam nadzieję, że w końcu zabiorę się do przerabiania moich pomysłów muzycznych, które już powstały, także być może za jakiś czas ukaże się coś mojego. Renata Morning, dziękuję bardzo. Bardzo miło, dziękuję. Darek Bernacek po raz trzeci przyjechał z województwa świętokrzyskiego do Oberhausen. Jak odbierasz tutaj Oberhausen, Darek? Czuję się jak w rodzinie. Świetnie, świetnie panującej atmosferze, bardzo dobrze stworzonym tutaj klimacie przez ludzi, przez otoczenie, przez to miejsce niezwykłe. Jak zaczęła się Twoja przygoda z Niemenem? Dlaczego właśnie Niemen? Przecież masz tak wspaniały głos, że potrafiłbyś w zasadzie zaśpiewać i wielu innych wykonawców, ale jesteś takim, no można powiedzieć, specjalistą od Niemena. Czy darzysz go w jakiś szczególny sposób? Powiem, no tak, no przez to, co wyraża w tekstach, prawda, jego słowa. Przekazują wartości, mówi o wartościach i takich, które dziś są, no są ponadczasowe, są uniwersalne, były wtedy i teraz. Jaki był pierwszy utwór Niemena, który zaśpiewałeś, pamiętasz? Wspomnienie. I jak się to stało, że akurat nie wspomnienie, że to Niemena przygotowałeś? Od samego początku Twojego śpiewania to był Niemen? Nie, nie. Od mojego początku śpiewania to śpiewałem w zespołach rockowych, mocno rockowych i o różnych gatunkach muzycznych, w zależności od tego, jaka była wtedy moda, na jaki gatunek muzyczny, czyli od heavy metalu, tak zwany trzy akordy darcie mordy, prawda? Potem po grunge, jak był Pearl Jam na czasie, te klimaty Soundgarden, Alice in Chains i rock bluesa, prawda? A Niemen też tutaj oscyluje w big beatie, prawda, w rock'n'rollu. Także jest mi to no, też znane, to są moje klimaty. Stare lata 70. A jak twój śledłowiec odbiera twoje wyjazdy tutaj? Bo jesteś tam w województwie świętokrzyskim no gwiazdą. Piszą o tobie w gazetach, śpiewasz w musicalach, grałeś rolę Jezusa w Pasji. W okresie Wielkiego Postu, jak twoje fanki, twoi fani, jak odbierają twój wyjazd do Oberhausen, bo wiem, że nie jeden artykuł na ten temat się okazał. Tak, myślę, że miasto jest ze mnie dumne i władze i mają takiego przedstawiciela. A jaki utwór Niemena jest ci najbliższy? Jaki tekst może Niemena jest ci? Który tekst Niemena jest ci najbliższy? Na pewno Dziwny jest ten świat, gdzie wyraża w nim no, przesłanie do tego, by kochać ludzi, by nie ranić siebie nawzajem, prawda? By się miłować, darzyć miłością. Czesław Niemen był wielki, jak wielka była jego miłość do ludzi i tym chciał zarazić świat i ludzi.
i zaraża nas, i zaraził nas, siebie, mnie. Dzięki, Darek Bernatek. Kochani, Andrzej Pakuła, mój wspaniały przyjaciel z Berlina. Znamy się już od kilku lat. Andrzej Pakuła jest organizatorem wielu koncertów, między innymi wspaniałego koncertu, na którym byłem, poświęconemu Janowi Pawłowi II, zawsze w pierwszą rocznicę, zawsze w kolejną rocznicę jego śmierci, z udziałem m.in. Edyty Geppert, Anny Dymnej, Józefa Skrzeka. Andrzej, czym były dla Ciebie te koncerty? Dlaczego Jan Paweł II? Dlaczego, co Cię tak tchnęło, żeby zaraz po śmierci Jana Pawła II zrobić koncert jemu poświęcony i w kolejną rocznicę kontynuować? Głównym powodem oczywiście była niesamowita trauma i żal, ból spowodowany odejściem Ojca Świętego. Należało coś zrobić. W ojczyźnie, w Polsce wiele było koncertów, wiele było akademii różnych sztuki teatralnych poświęconych Ojcu Świętemu. Postanowiliśmy również w Berlinie też coś takiego zrobić. Zadzwoniłem już w miesiąc czasu po odejściu Ojca Świętego do Józka Skrzeka. Zaprosiłem go z naszym proboszczem Jackiem Pajewskim w Berlinie, naszej misji katolickiej. Tam powstał pierwszy koncert już w miesiąc po odejściu Ojca Świętego. Natomiast w pierwszą rocznicę już bardziej starannie przygotowaliśmy się. Mówię, Józek, czy wejdziesz? To mówi, wejdę, ale pod warunkiem musisz tak wyreżyserować, żeby ludzie płakali. I tak też się stało. I płakali. Ja pamiętam, też miałem łzy w oczach. Pomogła nam oczywiście Magdalena Zawadzka, niesamowita, Halinka Frąckowiak, oczywiście niesamowity śpiew Będkowskiej i Józka na organach i oczywiście z jego piękną wokalizą. A jakie plany masz kolejne? Jakie są twoje kolejne plany? Słyszałem o Niebiesko-Czarnych, o Wojtku Kordzie. No w tej chwili z racji tego, że jest 50-lecie Niebiesko-Czarnych, razem z Wojtkiem Kordem postanowiliśmy zagrać więcej, szerzej, przypomnieć się. Są nowe pokolenia, ale ciągle my żyjemy, my zdarzy się fani, jeszcze są artyści. Wprawdzie niewielu ich jest, niemniej jednak starczy na to, żeby kapitalny skład Niebiesko-Czarnych zagrał jeszcze raz. Będą to koncerty na pewno w Polsce. Staram się o to, żeby było w Berlinie. Być może tu do Was, do Oberhausen zawitamy, do Gdańskiej, gościnnej. A może jeszcze w innych miastach. Andrzej Pakuła, agencja artystyczna. Antipol Art, Berlin. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Kochani, Bea Lińska, która zdobyła podczas konkursu Śpiewać Niemena taką specjalną nagrodę środowiska dziennikarzy polonijnych, którzy tutaj działają, pracują zawodowo i hobbystycznie w Niemczech. Współpracują między innymi z takimi stacjami jak Deutsche Welle, Radio Darmstadt czy redakcja magazynu Po Prostu z Monachium. Bea Lińska zdobyła takie specjalne wyróżnienie tego środowiska. No jest to też bardzo ważne. Bea Lińska pochodzi mieszka w Freiburgu i muzyką zajmujesz się praktycznie od... Znaczy z moim własnym projektem, z własnymi piosenkami od 2003 roku. A jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? Kiedy postanowiłaś, że muzyka będzie bardzo ważnym elementem w Twoim życiu? To znaczy śpiewać już śpiewałam, jak byłam bardzo mała. W Polsce uczyłam się w szkole muzycznej przez parę miesięcy, ale później wyjechałam do Berlina. I w sumie taka decyzja, że będę zajmowała się muzyką, była tak może 15 lat temu. W sumie nie tak długo. I co przez te 15 lat działałaś? Gdzie występowałaś? Co robiłaś przez te 15 lat? Zaczęłam chyba prawie tak jak każdy grać covery w różnych zespołach, w różnych stylach. Wielkim przeżyciem było dla mnie uczestnictwo w grupie, którą kierowała Marisa Törna, a również występowałam z bardzo utalentowanym muzykiem algierskim Malik Mi. Gdzie Was można było usłyszeć? W Berlinie czy też poza Berlinem? W Berlinie, też poza Berlinem, na festiwalach Karneval Kultur w Hannover. Też w Bremen graliśmy. Śpiewacie się lepiej w języku polskim czy w języku niemieckim? No niestety mam
okropny akcent w języku polskim. Uwielbiam śpiewać w języku polskim, ale lepiej chyba potrafię po niemiecku śpiewać. Wspaniała piosenka Skrzydła. Jaka jest ich historia? Ta piosenka kandydowała też, brała udział w eliminacjach do konkursu Eurowizji. Jaka jest historia tej piosenki? Bo to jest, no, przynajmniej jak ja słuchałem ją na swoich stronach internetowych i wiele, wiele innych osób, które też tutaj są, no to były ją zauroczone. Jak powstała ta piosenka? Jak ona powstała? Tak w ogóle ta piosenka opowiada o dwóch perspektywach. Perspektywa, tak jakby taka wyższa perspektywa, która łączy dwie przestrzenie, tą dobre i złe, ale również jest to w tej piosence ukazuje mój osobisty powrót do korzeni. A piosenka powstała w ten sposób, to naprawdę tak było, ja o tej piosence śniłam. Ja śniłam, miałam trzy sny i po trzecim śnie mówię, no muszę zapisać. Miałam, oczywiście nie śniłam całej piosenki, ale miałam kawałek melodii, miałam kawałek jakichś tam wyrazów. Mówię, muszę usiąść i napisać tą piosenkę. Czy wszystkie teksty do twoich utworów ty piszesz? Tak. I wszystkie teksty są inspirowane życiem, bo wczoraj grałaś i występowałaś w Ignicie w Köln i tam opowiadałaś o Dzięcio i wiele innych piosenek. Każdy tekst w zasadzie ma jakąś tam swoją historię, nie? Czy to są faktycznie takie utwory pisane pod wpływem jakichś przeżyć, emocji, zdarzeń? Na przykład ten o lekarzu w Kenii? Tak, są, najczęściej są same przeze mnie przeżyte, albo gdzie po prostu coś obserwuję i mnie to bardzo zainspiruje, bardzo mnie dotknie i no, wtedy piszę te piosenki. Byłaś niedawno w Kenii. Jak się stało, że tam pojechałaś? Był to wyjazd typowo turystyczny albo coś innego? To nie był wyraz typowo turystyczny. Ja pomagałam przyjaciółce, która tam mieszka, wspaniała kobieta, która tam zajmuje się projektem, nazywa się Green Paradise Project Now. Ona kupiła tam ziemię i pomaga tym ludziom, bo tam jest okropna susza, ludzie umierają, nie mają co do jedzenia, nie mają wody, a ona nawadnia ten cały teren. A co ty robiłaś? Byłaś tam miesiąc, nie? Co robiłaś przez ten miesiąc? Ja pomagałam jej, oczywiście miałam też urlop, ale też pomagałam w tym projekcie. Zwiedzałam te okolice, widziałam przede wszystkim, jak ci ludzie mieszkają. No i między innymi właśnie było to przeżycie w tym lokalu, o którym opowiadałam wczoraj. Muzycznie, jakie masz kolejne plany? No teraz akurat z Tomaszem Ici, którego we Freiburgu poznałam, gramy teraz od 5-6 miesięcy, chcemy teraz nagrać album. A Niemen, pytanie, które prawie wszystkim zadawałem. Niemen i ten jego Dziwny jest ten świat, czy te teksty Niemena, zwłaszcza ten tekst Dziwny jest ten świat, jest w jakiś sposób szczególnie też ci bliski? Dziwny jest ten świat, na pewno, bo... Dziwisz się jeszcze temu światu? Ja nie dziwię się, że tak, że niektóre rzeczy tak, takie są, jakie są, ale nie dziwię się, że coraz więcej właśnie takich wspaniałych tekstów powstaje, jakie na przykład Czesław Niemen pisze. Że... A jaki jest dla ciebie ten świat? Ten świat jest dla mnie pełen iluzji, które trzeba przejrzeć i zacząć żyć swoją własną wartość. Dla Niemena świat był dziwny, dla berlińskiej świat jest pełen iluzji. Dzięki serdeczne. Dziękuję również. Bez przygotowania, proszę Państwa, Andrzej i Dante. Andrzej reprezentuje gminę Polską Piast. Dante, Bractwo Motocyklistów Polski na Obczyźnie. Ten konkurs i ta impreza urodziny Niemena to jest tylko w zasadzie jakiś pretekst, ale może drugi taki człon tej samej imprezy to jest integracja jakoś tego środowiska polskojęzycznego, które tutaj jest.
i próba zaangażowania też i dotarcia do różnych innych ciekawych, bardzo ciekawych środowisk. Gmina Polska Piasty działa tutaj w Essen, w Nadrenii Westfalii od lat 16, 17, 18 już. I kochani, organizuje fantastyczne spotkania, między innymi Piwnice pod Piastem, gdzie można i posłuchać poezji, i wspaniałej muzyki, i co jeszcze można? I potańczyć. No, można również potańczyć, można również poznać nowych, wspaniałych ludzi, których przygarniamy do naszej społeczności. Jesteśmy klubem takim otwartym, który zwraca uwagę na to, żeby ludzie, którzy nie potrafią sobie sami zorganizować wolnego czasu, żeby do nas przychodzili, żeby do nas garnęli się i wychodzili na zewnątrz i próbowali spędzić czas nie tylko w środowisku domowym, ale wyjść i poznać nowych, ciekawych ludzi. W ostatnim okresie właśnie rozwinęło, tak jak tu Leonard powiedział, Piwnica pod Piastem, w której spotykamy się, żeby nie tylko potańczyć, pobawić się, ale również posłuchać czegoś wartościowego. Jest masę ludzi w naszym środowisku, tutaj środowisku polskim na terenie Niemiec, która potrafi znakomicie realizować się w słowie pisanym, w muzyce. I oni potrafią, pracują w domu i potrafią sobie tak spędzić czas, żeby swoje walory, które mają wewnętrzne, w jakiś sposób rozwijać. I co potrzebują? Pewnej promocji. I taką promocję, czy taki sposób podziwiania ich powoduje to, że znaczy my sprawiamy, że spotykają się w naszej społeczności i my ich możemy promować, podziwiać i tak dalej. I to jest wspaniała sprawa. A poza tym spędzanie wolnego czasu, wyciąganie ludzi z domu, tak jak nasze motto mówi, że w oddali jest nasz, najbardziej w oddali jest nasz dom, a w rezultacie próbujemy spotykać się w środowisku i razem próbować coś działać i spędzić wolny czas poza naszym zawodowym działaniem. www.piast-sn.de, tam można na tej stronie internetowej przeczytać o wszystkich planach, o wszystkich spotkaniach, nie tylko tych organizowanych przez Piast, ale Piast prowadzi też wspaniały kalendarz imprez polonijnych w całej Nadrenii Westfalii. Drugim gościem jest Dante z Bractwa Motocyklistów Polski. Ja tutaj cały czas powtarzam, bo Bractwo Motocyklistów to nam się kojarzy bardzo często, o motocykliści to tacy ludzie, którzy jeżdżą na Harley'ach, bajerują jakieś ładne panienki, jakieś imprezy i tak dalej, a tutaj okazało się, że gangi właśnie, rozruby i tak dalej, a tutaj okazuje się, że Bractwo Motocyklistów potrafi zrobić wspaniałe imprezy, wspaniałe działania potrafi podjąć. Ja byłem zachwycony tym, że motocykliści podczas swoich zlotów, motocyklistów polskich, organizują na przykład zbiórki darów i zbiórki pieniężne na dzieci w domu dziecka. To jest dla mnie to jest niesamowite. Na czym jeszcze polega wasza działalność też? Ja na początku chciałbym, Leonard, bardzo serdecznie podziękować, że czułem się w moim i w imieniu Bractwa, czułem się naprawdę zaszczyceni, że mogliśmy w takiej wspaniałej imprezie już drugi raz notabene uczestniczyć. Powiem, że poziom artyzmu piosenki, muzyki jest naprawdę bardzo wysoki, że mam czasami wrażenie, że chyba wszyscy dobrzy artyści z Polski wyjechali do Niemiec. W każdym bądź razie jest to naprawdę fantastyczna sprawa, tym bardziej, że jest ta pewna kontynuacja między generacjami, że jeżeli obejrzymy, to są nie tylko na przykład dinozaury, którzy, czy tam powiedzmy emigracja polityczna z 80 przed stanem wojennym, tylko są naprawdę już młodzi ludzie, całe rodziny i tak dalej. I to samo Bractwo Motocyklistów Polskich na obczyźnie, praktykując ten motocyklizm, tak to się chyba nazywa fachowo, próbujemy praktycznie, nie jesteśmy zwykłym, normalnym klubem motocyklowym, nie należymy do żadnych stowarzyszeń MC czy kongresów.
naszym imperatywem jest dbanie o dobre imię Polski i dobre imię Niemiec, a także o tym, żeby tą polską, tego polskiego bakcyla, tej polskiej kultury praktykować wśród całych rodzin. Jak wyglądają spotkania Bractwa Motocyklistów? Czy wy organizujecie jakieś wyjazdy motocyklowe? Jak to wygląda? Naszym powiedzmy takim mankiem można nazwać jest to, że my jesteśmy rozrzuceni po całych Niemczech. To znaczy od Bayern, czyli od Monachium po Hamburg, od powiedzmy prawie pod granicą holenderską do Berlina. I czasami, żeby skoordynować te rzeczy, jest wyjazdy i spotkania jest bardzo ciężko, powiedzmy bardzo ciężko, jest dosyć problematyczne. Niemniej mamy podzielone to na tak zwane stoliki, mamy taką grupę, są cztery regiony, centrum, południe, zachód i północ. I tam te grupy się regularnie spotykają. Do tego w tym momencie, jak się zaczyna sezon, przy czym jeszcze jedno chciałbym zauważyć, że największą grupą jest naturalnie Nordrhein-Westfalen, znaczy Nadrenia, Północna Westfalia. Tutaj jest ta najbardziej grupa, najbardziej dynamiczna, najbardziej liczna. I tu mamy także w Arnsberg, w Kolpinghausie stolik, gdzie spotykamy się bardzo często. Natomiast nasze ponadregionalne spotkania to są właśnie zloty, które regularnie robimy od paru lat Pfingsten, to są Zielone Świątka, a także następny jest lot taki zamknięty, głównie dla członków Bractwa jesienią na zakończenie sezonu. A czy trzeba jeździć na Harleju, żeby być członkiem Bractwa? No nie zupełnie na Harleju. Jakie motory są preferowane? WSK, tak? To znaczy tak, my mamy nasz statut, który zatwierdzili. W statucie jest napisane, że może być każdy, kto ma polskie korzenie, być członkiem czy sympatykiem Bractwa i który jeździ motocyklem, który ma powyżej 125 kubików centymetrów 125 kubików, tak, centymetrów sześciennych, tak jest. I to jest praktycznie jedyny warunek, żeby można było praktycznie u nas być, uczestniczyć. Wielka szkoda, że ja nie mogę być, bo nie mam ani prawa jazdy, ani na samochód, ani na motor, ale jestem waszym wielkim zwolennikiem i połowa mojego serca jest z wami. Żeby jeździć, nie trzeba mieć prawo jazdy. Ale mam nadzieję, że Dante mnie kiedyś przywiezie. Tak, naturalnie zrobimy to. Tym bardziej, że nasze zloty otwarte to nie są zloty motocyklowe wyłącznie, to są zloty polonijne. Także naprawdę, jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać, żeby nas poznać, żeby posłuchać naszych ryczących maszyn i naszych ryczących gardłów, tak? Na przykład 11 lutego, tak? To znaczy jest najpierw impreza 11 lutego, to jest zabawa karnawałowa, to obowiązkowo trzeba się poprzebierać i tak dalej, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc trzeba najpierw skontaktować się z naszym prezydentem, z prezesem i wtedy do niego z nim to uzgodnić. Natomiast zlot otwarty na Pfingsten, są wszyscy serdecznie zapraszani. Będzie między innymi słynna komuna u nas grała, któryż żeśmy praktycznie nawiązali bardzo bliskie kontakty. Także myślę, że jeżeli ktoś, powiedzmy Leonard, będziesz miał problemy transportowe, w każdym bądź razie, albo cię z dworca odbierzemy. To jest koniecznie na takim Harley. A jakim ty motorem jeździsz? Ja jeżdżę BMW 1200 GS-em. Z tego względu GS to jest taki... A jaka największa prędkość, jaką osiągnąłeś? No dobrze, to zacznijmy od tego, że jak to się mówi, z dorosłości ja już wyrosłem. Były czasy, także ludzie, którzy na przykład lubią sportowe maszyny, którzy chcą tam powiedzmy 280-300 jeździć sobie, to te czasy już mam za sobą. Także ja później się przeszedłem na cross i przez to właśnie enduro mnie bardziej podróże. Motocykl jest dla mnie... Tak, aha. No najwięcej miałem tam 285
To krótka taka, taki epizod. Na jednośladzie. Tak. 65 ludzi, to jest samobójstwo. Ja pochodzę z Hanoweru, także to było w 80-tych latach. Zostały wbudowane tam 20 km trzypasmowego odcinka autostrady w kierunku na północ, na Helmstedt. Także spotykaliśmy się w niedzielę, gdzieś 8-9. No i tam tak zwane było Porsche Killa, to znaczy przyjeżdżali Ferrari, Porsche, motocykle, Mercedesy. No i te 20 km się grzało, aż lekarz przychodził. Kochani, ja szukam kogoś, kto mnie na Harleju zawiezie do Gütersloch przynajmniej, a tam już odbierze mnie Dante. www.bractwo... www.bractwo-motocyklistów.eu www.bractwo-motocyklistów.eu. Jeżeli ktokolwiek chciałby, jeżeli ktokolwiek ma Harleja, BMW, WS-kę nawet, Junaka, Junak też może być... To jest naprawdę bardzo mile widziane. Mamy paru ludzi, którzy mają oldtimery, zbierają motocykle, na przykład stare BMW. Znamy pewną grupę Polaków i Niemców, chciałem zaznaczyć, którzy mają Junaki i na tych Junakach naprawdę jeżdżą, na WS-kach i tak dalej, także... Jestem osobiście też bardzo zaskoczony, że tylu naszych rodaków nareszcie się przesiadło z tych puszek i zaczęło jeździć motocyklami. Czyli tak, www.bractwo-motocyklistów.eu, www.piast-sn.de. Dzięki serdeczne. Andrzej i Dante, Gmina Polska Piast, motocykliści. Kochani, Agnieszka Skowronek, laureatka konkursu Śpiewać Niemena, zdobyła pierwsze miejsce, zdobyła podwójną nagrodę, pierwsze miejsce w konkursie Śpiewać Niemena za zaśpiewanie utworu Pod Papugami i dodatkowo nagrodę Samego Życia. Czym jest dla Ciebie muzykowanie i czy jakąś szczególną rolę w nim odgrywa Czesław Niemen? Muzykowanie jest dla mnie taką jakby... pasją, można powiedzieć pasją, ale muzyka jest dla mnie w takich momentach, gdy jestem smutna, gdy jestem radosna, gdy się czymś cieszę, zawsze jest muzyka tą odpowiedzią, która mi pomaga. I to jest dla mnie bardzo ważne. I dzięki... A czy często masz takie momenty, że jesteś smutna? Nie no, smutna nie jestem, przecież często nie możemy być smutni cały czas. Ale są rzeczywiście są sytuacje w życiu człowieka, którym mi się wydaje, że muzyka pomaga. A Czesław Niemen, dzięki Czesławowi Niemenowi poznałam tą muzykę też z innej strony. Dzięki jego słowom można poznać świat z innej strony, patrzy się na świat z innej strony i jego słowa są piękne, naprawdę są piękne i dużo mówią o nas, o ludziach. To jest ważne, to było dla mnie też ważne. Dlatego też śpiewałam te piosenki z wielką radością, co zawsze będę robiła. Tak bardzo brawurowo wykonałaś Dziwny Jestem Świat. Jak długo to ćwiczyłaś? Czy to było premierowe wykonanie tego utworu? Nie ćwiczyłam tego długo. Właściwie to w ogóle nie ćwiczyłam. Tylko po prostu wzięłam ten tekst, popatrzyłam na ten tekst i powiedziałam sobie, wyobraź sobie, że jesteś teraz w tym świecie, wyobraź sobie ludzi, nas, społeczeństwo i zaśpiewaj to tak, jak czujesz. I śpiewałam to tak, jak czułam. Kochani, geniusz, Agnieszka Skowronek z Wuppertalu. Dzięki serdeczne. Dzięki śliczne. Kochani, Józef Skrzek, gość specjalny i nadzwyczajny urodzin Czesława Niemena. Jak to się stało i dlaczego zdecydowałeś się przyjechać tutaj na urodziny nieżyjącego Czesława Niemena? No, z Czesławem jesteśmy przyjaciółmi na zawsze. Od czasu, kiedy zaczęliśmy wspólnie muzykować i zrobiliśmy razem, powiedziałbym, pewien taki nowy wręcz nurt. Wtedy różnie to określano, ale jednak udało się coś stworzyć niesamowitego. Nagraliśmy w końcu też trochę muzyki na świecie. Znaczy, myślę, że Czesław to jest postać absolutnie światowa. Tak trzeba powiedzieć. I ten jego dziwny świat, który tam słyszymy, i ten w różnych wersjach, który był prezentowany. Bo ja na przykład grałem Strangest in the World
wersję, która była nagrywana dla CBS-u. No i w ogóle nasze koncerty fantastyczne na świecie, a zwłaszcza taki duży, który graliśmy z Machowiśnią Orkiestra i Charles Mingusem tu w Niemczech, to było przed Olimpiadą. No to wszystko po kolei się tworzy jego bycie tu i teraz, on jest. Myślę, że to jest pierwszorzędna sprawa, że właściwie no, te urodziny no, jego nas połączyły. Mnie też z wami. Ty, Apostolis, Piotrowski, graliście z Niemenem na początku w zasadzie waszej drogi artystycznej, nie? Później, no co było dalej? Dlaczego rozstaliście się? Czy to muzykowanie z Niemenem, czy to granie z Niemenem rozwinęło was? Chcieliście iść dalej? No, dynamika była ogromna. Myśmy wyszli z piwnicy, prawie 9 miesięcy graliśmy w klubach i sprzątaczki nas goniły, jako Silesian Blues Band. Takie larmu, my to nie umiemy robić. Potem graliśmy u mnie w domu w piwnicy, mama nam robiła sznitki. W lato, zgrzani, po to, żebyśmy prawie 9 miesięcy ćwiczyli, żeby powstała grupa Niemen. Czyli Czesław Niemen, Apostolis Antymos, Jurek Piotrowski i Jo. Przez pewien czas grał z nami też Helmut Nadolski, nawet Andrzej Przybierski. No i to było takie, no wiem, zupełnie jakieś odkrywanie świata. Czesiek, no właśnie jest taki, że no powiedzmy zawsze kreatywność jego wykraczała poza pewne takie schematy, czyli dobra, dziwny jest ten świat, okej, jest fantastycznie. Czemu cię nie odjeżdżasz też, okej. Jeszcze wcześniej jakieś Włochy, jeszcze wcześniej znaczy Farida przede wszystkim, piękna kobieta. Jeszcze wcześniej jakieś tam w Gdańsku działania i tak dalej. Właściwie facet ciągle normalnie kreatywny. No i to jest pierwsza sprawa, która się u artysty, jeśli jest, to znaczy, że jest to prawdziwe. I może potem kiedyś jacyś ludzie wokół, nie do końca rozumiejący to, troszeczkę nas różnili. Ale to nie miało znaczenia do końca, bo my i tak byliśmy ciągle razem. Nawet jeśli nie byliśmy już jako grupa Niemen. Zawsze czuliśmy do siebie sentyment. I szacunek pewnie. I szacunek. A jak dowiedziałeś się o śmierci Niemena? Czy to był dla ciebie jakiś szok, czy już spodziewałeś się tego, bo byliście w zasadzie w kontaktach wspólnie? Wiedziałem o jego chorobie, ale rozmawialiśmy. Spotkaliśmy się, powiedzmy, na kilka miesięcy przed odejściem w Warszawie u Artura Lasonia. Było tam jeszcze kilkunastu innych ludzi i mieliśmy zorganizować właśnie za namową Czesława takie stowarzyszenie muzyków, którzy właśnie chcą, żeby to nasze muzykowanie jakby miało większe prawa. Żeby inne nurty niż tam, prawda, pop jakiś, czy inne jakieś tam folklowe, wiesz, normalnie tam jak się to mówi, Volkskrzcime, żeby to wszystko normalnie szło i szło, a muzyka, powiedzmy, elektroniczna, czy muzyka awangardowa, czy progressive rock, czy jakieś inne takie alternatywne, żeby one miały większe prawa medialne nawet. Czy, no Czesław bardzo chciał zrobić z tym porządek, dlatego zabrał nas do takiej gromady. I wręcz powiedział, Józek będzie się zajmował południem. Miałem się zajmować południem. No dobra, bo jestem z południa Polski. Natomiast ty wiesz, mieliśmy też grać w Sankt Petersburgu razem i również mieliśmy razem robić w planetarium u mnie śląskim. Czesław na to szedł. Znaczy się był zainteresowany. Natomiast powiedział mi tylko jeszcze na parę dni przed odejściem, jeszcze tylko jedna operacja. Dokładnie pamiętam, naprawdę, dokładnie pamiętam te słowa. Jeszcze tylko jedna operacja i potem możemy już robić coś. No i właśnie to nie przeszło. Szkoda, no ale z drugiej strony, wiesz, sztuką jest, kiedy coś zostaje po człowieku i no i po nim zostaje. Dużo. A ty miałeś przecież możliwość i w Stanach kariery, a zostałeś w swoich Michałkowicach. Czy warto było? Mogłeś
Mogłeś zrobić w Stanach karierę, w Europie, jeździć po świecie. Zresztą grasz z najlepszymi, tak czy tak, nie? Ale nie ciągnęło ci nigdy, żeby zostawić te Michałkowice i tamten daleki świat? Znaczy wiesz, to jest ojcowizna. Ja jestem najstarszy w rodzie z Krzeków w tej chwili. Po ojcu Ludwiku. Ludwik miał, wiesz, powiedziałbym, pewien wypadek na kopalni. To było już 42 lata temu. Czyli praktycznie nasza rodzina, no wiesz, no byliśmy z mamą, mama jest do dzisiaj. Ale wiesz, taka sprawa jak bycie, wiesz, jakby pokoleniowo i trzymanie, wiesz, tego wszystkiego, no to jest sprawa ważna. Kariera, no jest na pewno, wiesz, interesująca, poznawanie tych innych tam układów na świecie, muzyków i tak dalej. Pewnie, że mnie korciło zawsze bycie i w Ameryce, i w Anglii. I miałem robić przez muzykę właśnie do filmu Jurka Skolimowskiego Shout, gdzie miałem robić z muzykami z Genesis. Nie zrobiłem tego, bo grałem z SBB wtedy ważne koncerty, między innymi w Roskilde. Musisz wybierać to, tak, albo tak, albo tak. W Ameryce byłem 3 miesiące, też miałem tam robić. Dalej. I z Michałem Urbaniakiem i z paroma innymi ludźmi. Miałem bardzo dobre propozycje, no ale wiesz, w dalszym ciągu musisz wiedzieć, no musisz wybierać. Czasami możesz i trochę jak się tego rozliczyć loty po to, żeby coś innego zyskać. Są to takie, wiesz, wewnętrzne sprawy, które trzeba wiedzieć, jak rozegrać. Ja poszedłem tak. I dzięki temu zostałeś jednym z największych polskich muzyków. Dzięki serdecznie. Józef Skrzech, gość imprezy urodziny Niemena w Oberhausen 2012. Dzięki serdecznie. Niemen, ta cała impreza niemenowa, urodziny Niemena i wiele rzeczy, które w Gdańsku się dzieją, są w zasadzie takim pretekstem do integracji. Jak wspominaliśmy tutaj różnych środowisk, byli motocykliści, była polska gmina Piast, artyści, każdorazowo inny artysta maluje po twarz Niemena. Jest i bardzo duże grono poetów. Jest i Asia Duda-Murowski, która od samego początku, w zasadzie od samego początku gdańskiej, nie? Jesteś z Gdańską związana. Od samego początku tych wszystkich imprez niemenowych Joasia od wielu lat organizuje spotkania poetyckie nie tylko w Gdańsku, ale i w Gelsenkirchen i w innych miastach. Niemen pewnie jest ci już szczególnie bliski jako też i poeta. Ponieważ powiedziałeś, że organizuje te spotkania poetyckie, wypowiem się w imieniu poetów, nie siebie. Niemen jest poezją. Śpiewa poezję wielkich poetów, śpiewa swoją poezję, on sam jest poezją. Także nie należy się dziwić, że pokaźne grono poetów jest wiernymi bywalcami na tych spotkaniach, czy to urodziny, czy zlot fanów Niemena. Frekwencja od strony grona poetów dopisuje. Czy myślałaś, bo Joasia napisała taki piękny wiersz dwuadresowi. Niemen, sama jesteś w zasadzie dwuadresowa, ale Niemen też był dwuadresowy. Gdzie indziej się urodził, gdzie indziej mieszkał. W zasadzie no, Niemen miał kilka adresów, a dwuadresowi, czym kierowałaś się, pisząc dwuadresowych? Czy to był jakiś moment, instynkt? Nagle poczułaś dwuadresowość? Czy to chodziło już z tobą? Przepraszam. Rzeczywiście jest to powiązane z Gdańską, z restauracją gdańską Oberhausen. Autentycznie. Czułam się tutaj okropnie wyobcowana i w momencie, jak zaczęła powstawać ta restauracja, myśmy tam z mężem i z przyjaciółmi bardzo intensywnie pomagali, że z zamiarem stworzenia sobie naszej takiej oazy polskości tutaj. Zdarzyło się, że jechaliśmy na urlop do Polski z biciem serca, z radością jak zawsze. I wtedy pierwszy raz odkryłam w sobie, że również cieszę się na powrót. Bo tam na mnie czekają przyjaciele, ludzie związani właśnie z restauracją gdańską, z tą małą moją ojczyzną. I tutaj nastąpiło to rozdwojenie, dwa adresy, że i tam się cieszę, że jadę i z powrotem, że wracam, że jadę. Już jakoby do siebie,
z tych względów. I tu stwierdziłam, że jestem dwuadresowa i właśnie w powrotnej drodze, w aucie, napisałam ten wiersz. Tak, ja się organizuję bardzo wiele tych spotkań poetyckich, artystycznych, gdzie gromadzi i cel w jakiś sposób integruje i poetów, pisarzy, malarzy i osoby muzykujące. I jeszcze wracając do Niemena, który Niemen jest ci najbliższy? Czy ten, który śpiewa poezję, właśnie Tuwima czy Norwida, czy ten późniejszy, czy ten całkiem wcześniejszy? Ja się wychowałam na klasyce. Wszyscy pamiętają tą dużą płytę Longplay z dużą twarzą Niemena. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat i to dla mnie była klasyka. I to utożsamiam do dzisiaj z postacią Niemena. Niemniej jednak jego późniejsze aranżacje, Niemen Enigmatic i tak dalej i występ na ostatnim Niemenie właśnie spontaniczny Eligiusza Badury, Margot i Janusza Burego, sen bodajże 12 minut, improwizacja totalna, ale ciekawostka właśnie taka, że odkrycie Niemena mniej popularnego. Tego trudniejszego. Tak, tak. I jeżeli pozwolisz, to chciałam ci powiedzieć, że ta inicjatywa spotkań niemenowskich jest o tyle super, super pomysłem. W jakiś tam sposób nawet moja generacja zaprzeszła, która wyrosła na Niemenie, jak i młodzi ludzie, czy nasze dzieci odkrywają na nowo dzięki tym spotkaniom Niemena. Ileż to osób, iluż to artystów przeanalizuje cały repertuar niemenowski, żeby wybrać dla siebie coś, żeby się nauczyć na pamięć, żeby wystąpić i żeby nie tylko powielić, ale zinterpretować, znaleźć sposób, nowy sposób na Niemena, na klasykę. Taki sposób, który by mu nie ubliżył. Więc coś interesującego. Ileż już tych osób wystąpiło na scenie, interpretując, dając z duszy, z serca coś nowego, odkrywając na nowo Niemena i ofiarowując nam, publiczności, te wrażenia. Cudowne spotkania, na scenie też różnica wieku, generacji, bardzo różna. Jedni wspominają, jedni uczą się tego Niemena. Już nie wspomnę o obcokrajowcach, którzy po polsku śpiewają Niemena i wygrywają konkursy. Także Nikazim Dost. Wielki ukłon dla tych spotkań. No a my czekamy teraz na poezję inspirowaną twórczością Niemena. Joasia Duda-Wrowski w imieniu pewnej grupy poetów. Dzięki serdeczne. Dziękuję również.